Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy! Jak widać za oknem, zima już przyszła. Wygnała nas z ogrodu, ale to w sumie może dobrze, bo już czas zacząć dekorować dom na święta i takimi dekoracjami zimowymi. Dlatego dzisiaj zajmę się wiankiem zimowym, wiankiem na drzwi, lub jak to woli, można powiesić go również nad kominkiem lub na ścianie, jeśli macie takie miejsce. Słuchajcie, ja mam tak, że tak naprawdę pod koniec listopada robię zawsze taki zimowy wianek na drzwi. Tuż przed świętami oczywiście podmieniam go na taki już bardziej świąteczny. W tym roku postanowiłem zrobić takiego roztrzepańca. Znalazłem gdzieś jakieś takie kółko kółko, pewnie z odzysku. Chyba je kupiłem w którymś ze sklepów takich z dekoracjami. I na bazie tego kółka zrobię wianek. Przygotowałem sobie. E, troszeczkę modrzewia, trochę e, suszonej paproci, lekko ją pokoloryzowałem, e, tuję i, i zakupiłem eukaliptus, bo eukaliptus będzie tutaj fajnie, e, fajnie dodawał takiego zupełnie innego koloru i troszkę inny charakter. Prosty wianek składający się właściwie z czterech elementów, kółka no i drucik i to wszystko. I teraz chciałbym Wam pokazać jak się e, robi taki wianek. A przy okazji zapytać Was, czy Wy już macie swoje wianki na drzwiach, czy, czy w domu powieszone i czy robicie je sami, czy może je gdzieś kupujecie. Jeśli robicie sami lub kupujecie, to napiszcie jakie te wianki są. Czy one są takie bardziej naturalne, czy bardziej skupione, czy bardziej rozluźnione. Ja zrobię tutaj taki wianek rozczepaniec. Narwałem gałęzi mądrzewiowych razem z szyszkami. Teraz je lekko potnę. Zobaczcie, nawet te takie ścięte w ten sposób będą się nadawać do tego, żeby zrobić taki wiaruszek, ja bardzo lubię te modrzewiowe gałęzie, ponieważ one taki dają faktycznie bardzo zimowy charakter. Jak już potnę sobie wszystkie elementy na takie dłuższe i krótsze, powiedzmy 15 do 30 cm elementy, to później zacznę to wszystko mocować. Zobaczcie. Paproć, to jest jakaś orlica chyba, zasuszona, zobaczcie, trochę pokoloryzowana takim złotym sprayem, tylko troszkę, gdzie nie gdzie, żeby pojawiały się takie lekkie akcenty właśnie już złote, to takie trochę nawiązanie już do, do Bożego Narodzenia. Tu ja, to jest zieleń, która właściwie najdłużej wytrzymuje zaraz po ścięciu. Znaczy w ogóle długo wytrzymuje, dlatego ja bardzo często je używam. Wszelkiego rodzaju świerki czy jodły one znacznie krócej wytrzymują. Sosna też daje radę, no ale akurat w tym przypadku będzie tuja. na szpulce, zielony, dostępny właściwie w każdym takim większym sklepie budowlanym mocuję w taki sposób i już mogę teraz zacząć wiązać te nasze mm, elementy, tę, tą naszą zieleń zacznę oczywiście od czegoś takiego co będzie mi dobrze budować całą przestrzeń, całą, całą masę Teraz. To kółeczko jest jasne. Oczywiście można zrobić, zbudować w ten sposób, żeby, żeby zabudować je w całości, ale można też zrobić tak, żeby było widoczne. To jako element taki troszeczkę dekoracyjny, jeśli ktoś dodatkowo ma właśnie w takie, takie kolory w miejscu, gdzie będzie go wieszał, no to będzie myślę dobrze wyglądać. Dokładam w różne miejsca, na samym początku oczywiście mogę zrobić sobie taką bazę, tylko muszę sobie związać to bardziej. O. i na okrągło po prostu przeplatam. Na takim kole jest to trochę trudniejsze niż jakbyśmy robili samą wiązkę, bo musimy jednak przeplatać to w różne strony, ale damy radę, zobaczcie, on będzie rozszczepaniec, tu go włożę pod spód, może troszeczkę taki fajny, luźny wianek. Jeśli macie na przykład jakieś, e, dużo takich elementów, na przykład zimozielonych w ogrodzie, to oczywiście taki wianek z ogrodu zrobiony, to też jest super sprawa. Więc u mnie już śnieg trochę przysypał, więc trudno było narwać, ale modrzew jest obok na działce, więc urwany. Zobaczcie, paproć, ona najbardziej delikatna z tego całego towarzystwa, ale y, może się kruszyć oczywiście, ale ona doda tutaj takiego fajnego sznytu. Takie taką powietrze. No i zielone elementy, od tui. Już taki klasyczny. Zimowy element. Pamiętajcie, żeby przyciskać mocno ten drut, żeby nie było tutaj luzu. Oczywiście na tyle mocno, żeby nie urwać go, bo mnie się bardzo często zdarza, że jego ja po prostu urwę, ale tak, żeby było stabilne to wszystko, bo nie będę używał do tutaj zupełnie innych elementów, czyli nie będzie tu klejenia, będzie tylko i wyłącznie wiązanie. Jak to w życiu bywa, moi drodzy? Oczywiście ja mam za dużo siły, więc co zrobiłem? Urwałem drucik. Ale nic to. Drucik można połączyć, skręcić. Przy pierwszym zaciskaniu go oczywiście trzeba bardziej delikatnie. Ale damy radę. Ja nie lubię łączyć drucików, w sensie zaczynać od nowa. Lubię wszystko robić takim jednym ciągiem, dlatego łączę sobie ten drut. A bardzo często mi się zdarza, że jednak go urwę, bo ja mam dość dużo siły i jak zaciągam, a chcę, żeby było zaciągnięte mocno, to później tak jest właśnie. Trochę koloru od eukaliptusa. Dajcie znać, co byście, co byście dodali jeszcze do takiego wianka? Co, co lubicie w takich zimowych wiankach? Jaką, jaką zieleń? Czy jednak bardziej idziecie w i takie iglaste? Może jakiś, e, jakąś odełkę, czy może jakiś świerk. No, świerk się niestety będzie sypał. E, czy dodajecie jakieś inne elementy? Ja czasami też wykorzystuję mm, na przykład e, rajskie jabłuszka. E, jeśli się pojawią gdzieś, to bardzo lubię. One dodają właśnie też takiego fajnego, zimowego charakteru. No i szyszki. Wszelkiego rodzaju szyszki. Tutaj akurat. Na gałązkach morzewiowych mamy Więc Bardzo dobrze wyglądają I teraz słuchajcie, bo tak naprawdę to Można zrobić taki wianek W całości Czyli w całości go Budujemy, ale można Zrobić też taki wianek, tak zwany Półwianek, czyli część sobie rzeczy Tutaj przejedziemy I zostawimy resztę Właśnie takiego ładnego Kółka Paproć oczywiście można też wkleić sobie, jak ktoś chce, ale akurat ja w tym przypadku nie chciałem używać kleju, chciałem wszystko zrobić jednym, jednym drutem, więc nie będę wklejał. Jak Wam się tutaj nagromadzi rzeczy, to oczywiście można je wyciąć, żeby nie było tak grubo, tylko uwaga na drut, żeby nie przeciąć drutu. I teraz mocno ściskamy. I prawie gotowe. Nie, oczywiście, jeszcze trochę roboty jest, ale bliżej niż dalej. Dajcie znać, czy tętniliście za florystyką. Bo jak wiecie, na kanale latem, raczej i jesienią, i późną wiosną, jest więcej. Ym, Ogrodowych rzeczy, natomiast zima to jest taki czas, kiedy u nas na kanale jest więcej florystyki. Już widziałem w niektórych komentarzach, że bardzo potrzebujecie tej florystyki, dlatego najbliższe odcinki będą poświęcone florystyce. Kochacie już właściwie gotowy, ale gdzie nigdzie jeszcze bym chciał dołożyć właśnie takich elementów wystających, żeby on nabrał jeszcze jakiegoś powietrza. Więc dodaję na przykład w tym miejscu, zakręcam, zbliżam się już do końca, więc zaraz będę myślał o tym, żeby zrobić wiązanie. Oczywiście tu można doczepić jakąś taką zimową wstążkę i też będzie ok. Ja później, jak zawieszę na drzwiach, to pewnie tutaj zawieszę na w tążce chciałem, żeby on był taki nieregularny. Żeby on był taki z jednej strony trochę większy, z drugiej strony trochę mniejszy. Tu może jeszcze mu dokręcę coś od dołu. Może jeszcze dodam o, z tyłu jakieś fajne gałązki modrzewiowe. I koniec, tak naprawdę. Trochę tu i jeszcze do przodu. i gotowe dajcie znać czy wy robicie takie wianki jak wam się podoba taki wianek a ja idę zaraz przymierzać gdzie on będzie dobrze wyglądał bo mam przynajmniej ze dwa albo trzy miejsca gdzie mógłbym go powiesić pamiętajcie również o subskrypcji kanału bo jeśli lubicie oglądać florystykę to tak jak wspomniałem w najbliższym czasie tej florystyki będzie troszkę więcej